Cześć Paweł, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego programu. Dziękuję za zaproszenie. Ja się trochę wycwaniłem, przyznałem się do tego Tobie, mianowicie płytę Twoją dostałem od przyjaciół na święta. Bardzo dobrzy przyjaciele. I mówię, Boże, jak ja lubię takie prezenty. No ale włączyłem i się zakochałem. I od 25 grudnia ta płyta jest u mnie cały czas na wszystkich możliwych sprzętach, jest cudowna. Ale w efekcie tego wszedłem na stronę internetową, muszę iść na koncert. Nie ma biletów. Mówię, zaproszę sobie do Magały i załatwię bilet na koncert. Tak. Nie, no to jakoś załatwimy tutaj bardziej do Roberta. Ale tak, no oczywiście, jakoś usiądziesz na schodach nawet, ale... Cała trasa koncertowa chyba w większości wyprzedana. Chyba teraz połowa, ale tak, większość wyprzedana. Tam jakieś zostały chyba pojedyncze bilety, także... Zapraszam, spieszcie się. Do płyty zaraz wrócimy jeszcze, ale okazało się, i to ty mi przypomniałeś, że my już mieliśmy okazję się poznać. Dokładnie, poznaliśmy się. Po pierwsze, jesteśmy z tego samego miasta, czyli z Radomia. Dokładnie. I przypomniałeś mi, że... Bo to jest grubsza sprawa, bo nie wiem, czy wiecie, ja mieszkałem na takiej ulicy Rzeżomskiego i zawsze chodziłem z kumplem Futro, ksywka, Maciek, pozdrawiam, Reju, do szkoły i tam był taki fotograf i Łukasz miał tam zdjęcie... My Łukasza nazywaliśmy koleżka od zdjęcia z każdym, bo tam była taka gablota i był Łukasz tam z Anastazją, miałeś tak, ze tak, wszystkimi. Tak, z Anastazją, z Billem Clintonem. Z Billem Clintonem i my staliśmy i zawsze obczajaliśmy te zdjęcia i kiedyś w jednej z knajp Łukasz siedział i my właśnie z Futrem jesteśmy, z Bejem. I mówimy, patrz, to jest koleżka od zdjęć ze wszystkimi. Podeszliśmy do ciebie, powiedzieliśmy, cześć, czy ty jesteś tym koleżką od zdjęć? Tak, bardzo nam miło. I tak się poznaliśmy, ale nie pamiętałeś tej historii. Nie pamiętałem! A ja odkąd Cię obserwuję w internecie, to mówię, koleżka od zdjęć. Czytałem i oglądałem bardzo dużo wywiadów z Tobą i chciałem zapytać, jakie cechy charakteru są potrzebne, żeby być gwiazdą? To ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo... Bo? Bo nie zastanawiam się nad tym i nie czuję się też gwiazdą, ale wydaje mi się, że może inaczej, żeby uprawiać zawód, który uprawiam, powiedzmy mój wyuczony zawód aktora, niezbędne jest taka umiejętność połączenia rzeczy, które na pozór wydają się nie do połączenia, czyli ja to nazywam radykalnej pokory z radykalną pewnością siebie. To znaczy trzeba być na tyle pokornym, żeby umieć przyjąć uwagi i na tyle pewnym siebie, żeby zbyt duża ilość uwag nie wpłynęła jakoś na nasze samopoczucie. A czasami, kiedy wiesz na pewno, że masz rację i nawet reżyser nie ma racji, żeby umieć się postawić. To samo mi się wydaje, że jest z muzyką, że trzeba łączyć jakby tę pokorę z pewnością siebie. I najważniejsza rzecz, żeby nie budować poczucia własnej wartości na swojej pracy. To też jest dla mnie istotne. A gdzie się nauczyłeś pokory? Wiesz co, życie mnie nauczyło pokory. To jest, opowiadam tę historię jako taką przestrogę. O cateringu, tak. Bo chyba na czwartym roku, jak byłem w szkole teatralnej, wygrałem casting, dostałem rolę w filmie. Potem festiwal w Gdyni, wszyscy chodzili, poklepywali mnie, że jestem fantastyczny, że przede mną jest niezwykła wręcz kariera. Po czym przez półtora roku nic się nie wydarzyło. Znaczy byłem kelnerem, no różnych rzeczy się i małem, żeby jakoś przeżyć i w końcu już no, poszedłem do dziewczyn z agencji i mówię, daj cokolwiek, naprawdę cokolwiek, żebym nie wypadł zupełnie, bo już półtora roku żadnego spektaklu, żadnego dnia zdjęciowego, nic. I zostałem statystą w pewnym serialu, gdzie główną rolę grał mój dobry kumpel. I przyszła godzina obiadu i mówi, chodź do magazynu, jemy sobie obiad, pogadamy. No i poszedłem na ten obiad, namorzyłem sobie schaboszczak, ziemniaczki i nagle przychodzi kierownik planu i mówi, że statyści mają kanapki. I mnie wyprosił z barobusu. Jakby przy kolegach to było no takie dość spektakularna nauka, przynajmniej dla mnie w tym czasie pokory i nauczyło mnie to i wiem teraz, że nic nie trwa wiecznie, bo to, że teraz jestem, mam swoje 5 minut, to nie znaczy, że za 5 minut dalej ktoś będzie mnie pamiętał. A co znaczy być dobrym człowiekiem? Nie wiem, to jest wielkie pytanie, na które, które w ogóle nie jest postawione w dzisiejszej sztuce i teatralnej, i filmowej.
i nawet może muzycznej, nie wiem czy zauważyłeś to, to jest moja obserwacja, że jakby cały talent, który poświęcają ludzie, swoje umiejętności są na skupianiu się jakby na studiowaniu zła, dlaczego człowiek jest zły, co sprawiło, że zrobił to, jacyś psychopaci, a nikt nie stawia sobie pytania, co to znaczy być dobrym człowiekiem i co sprawiło, że ktoś był dobrym, co jest dla mnie dość smutne i wydaje mi się, że fajnie by było w sztuce szeroko rozumianej postawić pytanie, co to znaczy być dobrym człowiekiem i nie skupiać całych swoich talentów i umiejętności na studiowaniu tylko zła, przyczyn zła, bo każdy, nawet najgorszy człowiek według mnie ma takie dobro w sobie, którego by nie był w stanie udać. I to mnie ciekawi w sztuce, jak do tego dotrzeć. Dlaczego za największy sukces uważasz swoje małżeństwo? No bo jakby od tego najdłużej mi zajęło dojście do tego. Nie no, słuchaj, płytę nagrywaj no. Dłużej. W sensie od zawsze śpiewasz, a dopiero teraz od 2 miesięcy jest płyta. Nie, no bo to jest coś właśnie, co jakby daje mi największą satysfakcję i też ma dla mnie największą wartość. I też jest... Wydaje mi się, że gdybym nie był mężem, nie byłoby tej płyty, nie byłbym w ogóle, gdyby nie Zuza, nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem teraz. Na pewno by nie było pierwszego utworu, który jest napisany dla twojej żony, czyli Zuza. Na pewno by nie było, ale nie, to tak już, tak mówiąc ogólnie, naprawdę tak uważam, że nie byłbym w tym miejscu, w którym teraz jestem. To co ci dało małżeństwo? Poczucie bezpieczeństwa. Wydoroślałem, wydaje mi się. No i to są jakby takie codzienne rzeczy, których jakby no, sprowadziło mnie to do pionu, małżeństwo, dziecko, że tak powiem, poukładałem sobie pewne priorytety, których być może wcześniej nie miałem. Nie byłeś w pionie? No, każdy właściwie kiedyś nie jest, więc to nie jest takie zaskoczenie. No nie, zdecydowanie nie byłem. Zdecydowanie? Nie kusi, bo wiesz, że ja będę drążył, a tu nie wypada. Nie będę się publicznie zwierzał, ale tak, zdecydowanie nie byłem człowiekiem w pionie. A jak żona zareagowała na utwór? Bo też go znała wcześniej, bo w ogóle tak, Jezu, nie, to za dużo o prywatnych rzeczach mówię, ale pierwszy koncert, jaki w życiu zorganizowałem sobie. W domu? Nie. W takiej knajpie. Poszedłem do knajpy i mówię do koleżki, że słuchaj, zakocham się w takiej dziewczynie, muszę ją zaprosić na koncert, bo już w ogóle nie ma. Ja mówię, dobra, to przyjdź i graj. I to było fajne, bo wziąłem gitarę, pożyczyłem kolumny i zrobiłem koncert i w ogóle to się rozeszło i bardzo dużo osób przyszło, także w knajpie się nie mieścili, on potem mówi, nie, to weź zagraj jeszcze. I to było po to właśnie zorganizowane, żebym mógł zaprosić Zuzkę, żeby usłyszała utwór Zuza. Dlaczego wierność jest najważniejszym atrybutem męskości? Jezu, to powiedz, co są twoje słowa. Wiem, że to są moje słowa i teraz muszę tłumaczyć się ze wszystkiego, co kiedyś powiedziałem. No coś, co mnie dotknęło, znaczy tak uważam, że teraz jakby żyjemy w takich dziwnych czasach, że wszystko można sobie powiedzieć i nie brać za to odpowiedzialności. A wydaje mi się, że na przykład, wracając do przysięgi małżeńskiej, w ogóle wybór partnera, wybór żony jest to jedyny, według mnie, w mojej opinii, tak naprawdę wolny wybór, jaki masz w życiu, tak naprawdę wolny. To znaczy, że nie wiem, rodziców nie wybierasz, kraju, w którym się urodziłeś, nie wybierasz, dużo rzeczy nie wybierasz, a partnera sobie wybierasz. I to jest sytuacja, że to jest trudna decyzja, ryzykowna na całe życie i fajnie jest jakby domeną męskości jest wzięcie odpowiedzialności za decyzję, którą się podjęło, a dla mnie właśnie małżeństwo czy miłość jest pewnego rodzaju decyzją, którą się podjęło i w której trzeba trwać. Jan Paweł II powiedział takie zdanie, trzeba brać odpowiedzialność za uczucia, które się wzbudza. To też jest dla mnie bardzo ważne. Nie wiedziałem, że tak powiedział, ale bardzo, bardzo mądrze powiedział. Tak. Jak mądry był ten papież, prawda? Tak. Często bywa ci źle? No bywa mi źle, jak każdemu. No. I co wtedy robisz?
Piszę piosenki. Tak właśnie. Ale piszę też, jak jest mi dobrze. No wiem, szczęście. No dobrze, na 10 jest jeden. Nie, jest to i teraz jeszcze. Ale zastanawiam się, jak ty odbierasz tę płytę? Czy ona jest smutna, melancholijna? Bo dużo słyszę takich głosów, że ona jest taka smutna. Taka... Słyszałem to w wywiadach. Dziennikarze tak mówili, jak... Nie, nie odbieram jej jako też smutna. Tak, mnie bardzo wycisza. Mhm. I to jest cudowne, gdyż ja nie lubię... Ja lubię spokój. No. I zazwyczaj słucham Armanda Marta, takiego marokańskiego kompozytora bardzo spokojnego i zastąpiłem Armanda aktualnie tą płytą, więc jest jak najbardziej no dla mnie. To bardzo się cieszę, bo trochę akustyczna. No, wydaje mi się, że to nie jest smutna płyta, jest można powiedzieć melancholijna, ewentualnie. A jeżeli chodzi o ten smutek, no to jestem smutny, każdy bywa smutny i też nie dajmy się zwariować, to jest normalne, że ktoś czasem bywa smutny i też jest dobrze być sobie smutnym czasem. To prawda. Natomiast jasno zaznaczasz granicę między twoją prywatnością, co akurat ja bardzo cenię. Mhm. No a tu jest bardzo dużo osobistych tekstów. I przecież wiadomo było, że będziesz o to pytany. No tak, ale one nie są wprost powiedziane. Ale sam je napisałeś. No sam je napisałem, no. Ale to jest to, co chcę powiedzieć. Jakby nie ma... Więcej nie muszę mówić. Także mam teraz takie alibi, że jak ktoś mnie zapyta o coś prywatnego, to bardzo go zachęcam do kupienia płyty. No dobrze, to w takim razie co chcesz powiedzieć tą płytą? Proszę przesłuchać płyty. Wszystko jest tam powiedziane. Jakie to było wrażenie, kiedy zobaczyłeś ją pierwszy raz w jednej sieci? To było mega. I nagrałeś nagrałem to, super. Nagrałem to, no bo to jest taki, spełnił się taki mój dziecięcy sen. Taki, to było naprawdę moje marzenie i ja się porównuję to, że chyba tak się czułem, jakbym dostał Oscara. Obok Metaliki i Stinga. I Stinga. I to było niezwykłe przeżycie dla mnie, tym bardziej, że naprawdę ja się nie zastanawiałem, czy ta płyta będzie sukcesem, czy ona będzie się spodoba, czy nie. Ja po prostu chciałem, ja już musiałem wydać tę płytę i z Łukaszem Borowieckim, co warto podkreślić, że ta płyta jest Paweł Domagała, opowiem ci o mnie, ale ta płyta jest tak samo jego, jak i moja, bo bez niego by jej nie było. To jest niesamowite uczucie i każdemu życzę, żeby mu się spełnił, cytując Kękę, taki dziecięcy pacierz. I to jest jakby ta płyta jest takim spełnieniem mojego dziecięcego papieża. Jezu, papieża, pacierza. Już złoto, prawda? Pokryta złotem. No chyba już tak nieoficjalnie dostałem taką informację, ale myślę, że jak już puścisz, to już będzie oficjalnie. Słuchaj, grasz w filmach, jesteś aktorem, śpiewasz, czy kiedyś będzie twój utwór w filmie, w którym występujesz? A może jak ja wyreżyseruję ten film, to będzie? Produkuję, to oczywiście, że będzie, bo będzie trzeba ciąć koszty. Nie, ale tak, ale myślę, że mam nadzieję, że będzie. To na pewno jak ja będę robił, to będę chciał też napisać muzykę, znaczy muzykę, piosenkę. Muzykę napisze Łukasz Borowiecki, ilustrującą. To już wiem na pewno, to już mogę powiedzieć. Masz taką potrzebę, aby film, serial wnosił coś dobrego do życia. No właśnie, wracamy do tego tematu. Dlaczego tak jest? No to jest wszystko to... A wszyscy mówią, że to się nie przyjmie, nie da się napisać scenariusza o czymś dobrym, takim... To jest wszystko to, jakby o czym mówiłem, no jakby... Nie jakby. Cały czas mówię jakby. Potem to zobaczę i wiesz, wywiad i okaże się, że co drugie słowo mówiłem jakby. To wytniemy jakby. Macieju, trzeba wyciąć dużo jakby. Nie wiem, czy zauważyliście, że mam taką manierę. Myślę, że to mi dodaje takiego inteligencji, co jest mylnym wrażeniem. Także jakby to powiedzieć... Nie, tak. Jakie było pytanie? O tym, żeby film, że lubisz, jak film wnosi coś dobrego do życia. Tak, że nie lubię... chodzisz na filmy, które mają tak, zło teraz w sobie. Mam to, że lubię, może zło, no każdy film musi mieć jakby to zło, tylko trzeba jasno nazwać to zło, tak mi się wydaje. Ale lubię, jak filmy mnie inspirują do czegoś dobrego, jakby unoszą mnie do góry, nie dołują. No ja się wychowałem na takich filmach i filmy były bardzo ważne w moim życiu. Ja chodziłem na wagary, żeby oglądać filmy. To znaczy chodziłem w Radomie do Wideofoxa, do pani Małgosi i pana Krzysia. Gdzie to było? Jesteś o rok ode mnie młodszy, więc powinien to pamiętać. Jedno było na Trogu, ta, tam okay. Na rogu, a drugie to na Ustronie. Tam, na rogu. Na Ustronie, to tam nie chodziłem. Nie wiem, czy to jeszcze jest. I oglądałem filmy i filmy mnie inspirowały, jakby budziły, rodziły we mnie marzenia. I to były takie dobre filmy, a nie lubię takich filmów, które mnie dołują, czy pouczają, nie daj Boże, że jestem... Taki, a taki. Chyba, że mnie pouczają, ale pouczają też i twórców. A często w tych filmach jest tak, że mnie tylko pouczają, a twórca zdaje się być ponad to.
i to ja tego nie znoszę. I takie filmy chciałbym robić, no takie, nie wiem, moje ukochane filmy to jest, nie wiem, Buntownik z wyboru, Braveheart widziałem chyba milion razy, naprawdę. Wstyd bardzo mi się podobał, też ostatnio widziałem. Także chciałbym robić takie filmy, takie ciepłe filmy. Też w ogóle nie ma takiego gatunku według mnie w Polsce jak filmy familijne. Znaczy nie ma filmu z 13-letnią córką, mhm. który mogę iść. Mogę iść tylko na jakieś komiksowe rzeczy, których ja nie lubię. Albo no na co? No nie pójdziesz. Nie ma jakby takiej, to jest według mnie jakaś luka, którą trzeba wypełnić. A w lutym będzie premiera kolejnego filmu, w którym zagrasz? Polandia, o czym? Polandia, tak. No to jest Dzień z życia w Warszawie. To jest na podstawie książki po Single Plus. Jeszcze nie widziałem tego filmu. Widziałem plakat, który trochę myli, bo ten film na pewno nie będzie taki jak ten plakat. Jak czytałem scenariusz, to jest bardzo dobry scenariusz. Nie wiem, co z tego wyszło. Tak naprawdę dzisiaj będę oglądał ten film wieczorem. To dasz znać. To dam znać. Czy warto iść? Czy warto na iść? Pewno. Na pewno. Na pewno mogę powiedzieć, że warto słuchać płyty, bo to jest rzecz od początku do końca moja. I ja biorę za to 100% odpowiedzialność. A wiesz, jak jest z filmami? Ja jestem aktorem w Polsce. Jest kino producenckie. Mhm. Także to nawet jak zagrasz świetnie, dogadasz się z reżyserem na coś i nakręcicie świetny film, to i tak można to spieprzyć. Czy spełniłeś już swoje i żony marzenie i byłeś w podróży po Stanach? Nie, nie. Nie byliśmy. Dlaczego? Nie byliśmy jeszcze na podróży poślubnej. Przepraszam. Tak, to jest... Czyli to rozumiem, będzie tam do Stanów. Ale to jest do Stanów. Słuchaj, to jest dobra historia, bo wzięliśmy ślub. Miała być podróż poślubna do Nowego Jorku. Mhm. Były kupione już bilety. Dogadani byliśmy przez tam couchsurfing z taką dziewczyną, że u niej się zametujemy. Miałem kupione bilety. Uwaga! To jest jedno z moich marzeń. Jedno się spełniło, bo chciałem iść na Dave Matthews Band. Był teraz w Gdańsku. Ale na Johna Mayera miałem bilety. Na kameralny koncert. I dostałem wkręconych. Plan filmowy, film nie musiałeś zostać. Tak. No i zostałem. No i w sumie dobrze zrobiłem, bo od wkręconych się wszystko zaczęło. No dobrze, to w takim razie... Gdzie się może zacząć dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli Twojej płyty, czyli gdzie mogą iść na koncerty i gdzie się mogą zakochać w tej muzyce? No koncerty zaczynamy walentynki w Warszawie, dzień później jesteśmy w Toruniu. To jest ten, na którym ja będę? Tak. Robert, ale wiesz, że nie ma biletów, ja nie zdążyłem kupić. Takie krzesełko z boku, no. Dobra? Tak, potem będzie Toruń, Poznań, Chorzów, Radom, tak. Gdańsk, Kraków, Wrocław. I Łódź. Czyli wchodzimy na fanpage, żeby poznać dokładne daty. Tak, na fanpage'u są dokładne daty, są linki do biletów, jeżeli jeszcze zostały. I, no i zapraszam. Myślę, że w ogóle teraz jesteśmy w próbach i próbujemy do koncertu i naprawdę ja jestem, wiem, że to tak głupio mówić o sobie, ale jestem zachwycony. myślę, że będzie magicznie. Znaczy ja się tak cieszę, że nawet na próbach jak gramy, że ja się nie mogę doczekać tych koncertów. To jest, w ogóle odliczam tak jak, nie wiem, jak byłem dzieckiem, to do wakacji tak odliczałem. To teraz tak odliczam do koncertów. Nie stresujesz się? Wiesz co, no stresuję się, ale nie tak bardziej tak przyjemnie się stresuję. Że wydaje, jestem jakby spokojny o to, co się wydarzy. Super. Jestem też farciarzem, bo mój ulubiony utwór na tej płycie okazuje się, że będzie trzecim singlem. Tak, opowiem Ci o mnie. Będzie następnym singlem 30... Czy w poniedziałek już? No, czyli był. Był ten poniedziałek. Był. Nie wiadomo, nie, chyba był. W każdym razie 30 wchodzimy na plan teledysku. Znowu Filip Syczyński, Filip Załuska, znowu ten sam skład. No dobrze. Także... Ja oczywiście uwielbiam sprawiać sobie przyjemność poprzez zapraszanie gości, których lubię i jeszcze jeżeli mogę ich poprosić o to, żeby wykonali utwór, to... Właśnie, bo tutaj dostałem telefon od Roberta, że nie czytałem maila w ogóle. Dobrze, że zadzwonił Robert, to przyniosłem gitarę. Tak się składa, że jest gitara. Dobra, to stroimy i gramy. Super. Pewnie. Paweł, bardzo dziękuję za wywiad. To ja dziękuję bardzo. I zapraszam na koncert. I w ogóle naprawdę? Dziękuję. Zapraszam na koncerty, ale słuchajcie, nie martwcie się, bo od października będzie następna trasa, już dłuższa i mam nadzieję, że wszyscy, którzy
poczuli się pominięci w tej trasie, nadrobią to jesienią. Super, bardzo dziękujemy. Dziękuję. No i gramy, śpiewamy. Więcej niż bym chciał. Najbardziej się boję nie zmienić. Opowiem ci o mnie. Więcej niż wiem sam. Najbardziej się boję nie wierzyć. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę uwierz we mnie. Gdy wszystko jest złe i wszystko na mnie, błagam, kochaj mnie. Jej, jej, mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę uwierz we mnie. Gdy wszystko jest złe i wszystko na nie, opowiem ci o nas najprawdziwsze z kłamstw. Najbardziej się boję być sam. Zakocham się w tobie mocniej niż bym chciał, bo naprawdę się boję umierać. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, będziesz wierzyć we mnie. Gdy wszystko jest złe i wszystko na mnie, wiem, że kochasz mnie. Jej, jej, mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę uwierz we mnie. Gdy wszystko jest złe i wszystko na nie, opowiem ci o mnie. Wszystko, co wiem sam, najbardziej się boję być bez ciebie. Najbardziej się boję żyć bez ciebie sam. Naprawdę to nie chcę żyć bez ciebie. Naprawdę nie umiem żyć bez ciebie. To ja sobie zrobiłem koncert w domu. Dziękuję, no, dziękuję ci bardzo. Jej, jej, mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę uwierz we mnie. Gdy wszystko jest złe i wszystko na nie.